tradycyjnie w lutym obchodzimy kolejne rocznice śmierci naszego założyciela, naszego miasta, Jakuba Wejchera. W tym roku to jest 359. rocznica śmierci. I jesteśmy wdzięczni właśnie naszemu ojcu, naszego miasta, że już w owym czasie, jak dane było mu żyć, już pomyślał, jak rozwijać to miasto, jak ono ma wyglądać, miał piękną wizję. Dziękujemy Jakubowi Wejcherowi za to, że tutaj nas sprowadził, że tutaj wybudował i kościół, i piękny klasztor, i przepiękną kalwarię. To jest bardzo ważne, że kultywujemy, że dbamy o tą tradycję. Elementem zapewne jest to, że już w 1650 roku również pomyślał o świecie i powstała pierwsza szkoła przyklasztorna. Co prawda jeszcze wówczas nie był to obowiązek szkolny, ale niebawem wprowadzono obowiązek szkolny w 1845 roku. Była to szkoła typowo męska.